Co masz dobrego? Tak, oczywiście. Co masz dobrego? Tak, oczywiście.
Możesz na mnie liczyć. Będziemy walczyć razem. Zróbmy to. Przyszły ogień, śmierć i szaleństwo. O, krater komety. Cały świat to jej krater. Bardzo niedobrze.
jest coś, co powinieneś mi był powiedzieć. Najwyższy na to czas. Nie podoba mi się ten ton. Masz zamiar wyjaśnić mi, o czym mówisz? Zardon. Zardon? Jaki Zardon? Wiesz, o kim mówię. No tak, cóż. Chodzi o twój oblatywacz. Przepraszam. To ja zestrzeliłem twój samolot. Powinienem ci o tym powiedzieć wcześniej, ale byłeś tak wkurzony przez zbroję, że myślałem, że mnie zabijesz, jak się dowiesz. Czemu to zrobiłeś? Nie miałem wyboru. Proszę, wysłuchaj mnie. Słucham. To nie było nic osobistego. Nie dla mnie. Przyjąłem zlecenie, bardzo dziwne. Nie wiedziałem, kto mnie wynajął. Powiedzieli mi tylko, że mam wycelować w port odrzutowy twojego oblatywacza. Dla mnie byłeś wtedy kolejnym albem. Teraz cię poznałem. I wiem, że jesteś kimś więcej. I nawet nie dostałem zapłaty. Groził mi. On ma mojego brata, Toma. Powiedział, że go zabije, jeśli mu nie pomogę. Tom wciąż tam jest. Ma twojego brata? Tak. Nie znałem cię. Byłeś moim wrogiem. A Zardon może zabić mojego brata. Proszę, zrozum to. Rozumiem. Nie mogłem ci powiedzieć, bo on nadal mu grozi. Teraz już rozumiem tę notkę o zmianie człowieka w szakala. Co? O czym ty mówisz? Myślę, że Zardon zmienił twojego brata w szakala. Jest wśród nas. Na widoku. Ale na pewno? Możesz się mylić. On może kłamać. Dowiemy się, jeśli go znajdziemy. Ale jak go znajdziemy? Chyba wiem, gdzie jest twój brat. Co? Gdzie? Powiedz. W mateczniku widziałem oswojonego szakala. Obawiam się, że to twój brat. Co? Musimy tam iść. Musimy mu pomóc. Chyba wiem, jak to zrobić. W twojej umowie z Zardonem znalazłem magiczny element, który może odwrócić proces przemiany twojego brata w szakala. Dobrze, ale pospiesz się. Ktoś może go przypadkiem zastrzelić. Dobrze się spisałeś. Chodź tutaj. Wydostaniemy cię stąd. Gryzik! Co? Ray? Czy to ty? Spokojnie, spokojnie. Po tym wszystkim możesz być jeszcze nieco oszołomiony. Co się stało? Pamiętam... tego... Elekszetona. Zardon. Zmienił cię w szakala. Ale my zmieniliśmy cię z powrotem. Mam nadzieję, że nie masz ochoty podrapać się za uchem stopą. Ja? Nie pamiętam, co się stało. W porządku. Najważniejsze, że jesteś z powrotem. Siadaj, będzie dobrze. Ze wszystkich ludzi to właśnie ty go znalazłeś. O tym wszystkim... nie wiem, co powiedzieć. Nie musisz nic mówić. Kiedy się zorientowałeś, że ten szakal był moim bratem? Dopiero, gdy mi o tym powiedziałeś. Jestem doskonnie wdzięczny. Co ja zrobiłem? Dlaczego zgodziłem się na to zlecenie? Proszę, zrozum. Nie znałem cię, a teraz... mój brat... Lepiej powiedz, co wiesz o Zardonie. Próbowałeś mi pomóc. Spłacę mój dług. Co do kryształka. Do ostatniej kropli krwi. Przysięgam. Mamy jeszcze dużo do zrobienia zatem. Skup się na zadaniu i chodźmy dalej. Gdzie teraz jest Zardon? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że wrócił do Lodowego Pałacu. Dlaczego miałby chcieć cię zabić, jeśli nie przez Ksakor? Coś w tym jest. Między nami wszystko okej? Ty żyjesz, ja żyję. To chyba dobrze, nie? Wolę, żeby albowie nie opuszczali Ksakoru. Im się tam podoba, my chcemy, żeby tam zostali. Nie możemy po prostu wrócić do domu? Muszę zebrać myśli. Mam mętlik w głowie. Co do części, o których wspominałeś. Tak. Znalazłem przegub hydrauliczny. Czy to takiego szukałeś? Tak, dziękuję. Niesamowity przykład technologicznego geniuszu. Mocniejszy i bardziej wytrzymały niż jego organiczny odpowiednik, a jednak zdolny w pełni go zastąpić.
Pomyśl, jak mógłby wyglądać Magalan, gdyby nie uderzenie komety. Myślisz, że mogłoby być inaczej? Pytasz, czy Magalan i tak sam by się nie unicestwił? Tak twierdzą berserkowie. Nie zgadzam się z tym. Ale kometa to nie tylko zniszczenie. To ona przyniosła nam Elex. Dzięki niemu ci, którzy przetrwali, mogą rozwijać technologię, tak jak starają się to robić klerycy. Elex umożliwił mutantom przystosowanie się do nowego środowiska. My chcemy osiągnąć to samo poprzez technologię. Przystosować się, przetrwać, iść do przodu. Skoro tak twierdzisz, mam Gauludium. Niesamowity pierwiastek, prawda? Kolejny dar komety. Dar? Pojawił się wraz z uderzeniem komety, tak jak Elex. Te dwa pierwiastki napędzają rozwój technologiczny. Cieszysz się z uderzenia komety? Nie budzi ono we mnie żadnych uczuć. Stwierdzam fakt. Zastanawianie się nad tym, co mogłoby się stać, jest ciekawe. Jednak prawdziwa wartość nauki kryje się w tym, co można dzięki niej osiągnąć. Co sądzisz o Eleksie? Elex to surowiec. Powinniśmy raczej oceniać sposób, w jaki go używamy, a nie sam pierwiastek. Mam wydajny procesor wysokiej mocy. Muszę go przetestować. Powinien zadziałać, jeśli nie jest uszkodzony. Jednym z pozytywnych aspektów sprzętu wojennego jest jego wytrzymałość. Niektóre z tych rzeczy przetrwają wieki. Czy używacie tego do tworzenia sprzętu wojskowego? Tworzenia? Te elementy są do... Będą użyte do... Wykorzystamy je w urządzeniach, które pomogą pokonać Albów. Jak możecie pokonać Albów? O to należy zapytać mojego emisariusza. Ale nasze maszyny i broń energetyczna są równie skuteczne co ich. Będziemy... zwyciężymy. Jeśli cię to martwi, możemy spróbować ci pomóc po ukończeniu tego zadania. Powiedz mi coś więcej o klerykach. Nie licząc Albów, jesteśmy najwyżej rozwiniętym technologicznie spośród kulturowych i socjologicznych ugrupowań na Magalanie. Wierzymy w Kal-Erna. Służymy mu w nadziei na wiedzę i wolność. Kim jest Kal-An? Kal-Ern jest naszym bogiem. Jest. On jest... Mamy mało konkretnych danych na jego temat, jednak wystarcza nam jego nauczanie. Nauczanie? Tak. Uczy nas, jak wielkie znaczenie ma wiedza. Wiedza zawsze zależy od kontekstu. Na przykład, czy kiedykolwiek kogoś zabiłeś? Tak. Postąpiłeś niemoralnie. Czy powinienem być teraz smutny lub zły? Może nie powinienem już chcieć z tobą rozmawiać. Nie wiem, dlaczego zabiłeś, a wiem, że większość zabija, by przeżyć. Analizowanie jest łatwe. Najtrudniej znaleźć sprawdzone dane. Każda decyzja powinna być poprzedzona pytaniem. Masz rację. Większość ludzi nie myśli. W takim razie odkryłem swoje przeznaczenie. O czym myślisz? Trudno powiedzieć. Muszę się zastanowić. Wrogami są Albowie. Ludzie powinni postarać się im przeciwstawić, aby nie zostali wchłonięci i pozabijani w konwerterach.